Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, wybory w 2020 no, były dosyć kontrowersyjne. Zobaczymy, czy faktycznie były ukradzione. No, trudno uwierzyć, że na Joe Bidena głosowało 86 milionów. Coraz bardziej, tak? Teraz poparcie dla Bidena, no to jest nawet połowa demokratów już na niego tylko popiera go, no 100% republikanów na pewno, także zobaczymy, no będzie przewrót w kongresie 2022, no i przewrót w wyborach prezydenckich 2024. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Jest szajeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. No ale Zuckerberg, no to on tam sporo jednak tych Zuckerbucksów rozdał. Ten szmal był dawany na lewo i na prawo, szczególnie w tych Stanach Demokratów. No on nie za bardzo wierzył, że może zmienić myślenie konserwatystów, no ale kto wygrywa wybory? No wybory, no Stalin to mówił, że wybory to nieważne kto to głosuje, ważne kto liczy głosy, no i tutaj tak pośrednio właśnie do tego jest, ale dochodzi jeszcze do tego nieważne kto głosuje, ważne jest kto nie głosuje. No, prawda jest taka, że ludzie, którzy nie chodzą do wyborów, pozwalają wygrać tym, którzy zostali zachęceni, czy poszli do wyborów. No i właśnie w tym wypadku tak było. Taka niedochodowa organizacja niekomercyjna Zuckerberga wydała 350 Zuckerbucksów, tak, także 350 milionów Zuckerbucksów. No to jest sporo jednak tego szmalu. Wydała gdzie? No wysłała te pieniądze do prawie 3000 urzędów wyborczych w całej Ameryce. No i człowiek tak się zastanawia, jak to jest możliwe, żeby urząd wyborczy dostawał pieniądze z po linii prywatnej. No, oni to ładnie tak opakowali, że to jest w ramach bezpiecznego głosowania, no i że to jest wszystko w ramach tej epidemii COVID-u, no bo to miało być tak, że to miały być jakieś dezynfekujące płyny, jakieś papiery, ręczniki papierowe, tego rodzaju rzeczy, no ale wiadomo, pieniądze to są pieniądze i pieniądze są wykorzystane, żeby coś załatwić, niekoniecznie z tym przeznaczeniem, czy z tym opisem, jak to jest, tak, także jest dużo niewiadomych, co to się działo w 2020 roku, no ale wielu prawodawców, wielu polityków w wielu Stanach się zorientowało, no i stara się jednak to zatrzymać w 2020 roku. Potężne, no gdzie dawali te pieniądze? No to nie dawali pieniędzy, żeby było bezpiecznie wybierać we wszystkich Stanach. Dawali w zasadzie tam, gdzie była szansa, żeby więcej demokratów poszło, zamiast siedzieć na dupie, żeby poszło głosować. W Georgii pokazuje te dane z Zuckerberga, z tego Zuckerbucksów, no to w Georgii pokazuje, że w tych hrabstwach, w tych rejonach, gdzie głosowali na Trumpa, no to te regiony wyborcze, te urzędy wyborcze dostały średnio $1.41 na każdego obywatela, no a w tych rejonach, w tych hrabstwach, które głosowały na Bidena, no to na głowę, na każdego obywatela urzędy dostały $6. Także, że widać, że tamte jednak ekstra. No i w Georgii to jest to, co się stało. W Georgii wybrano dwóch senatorów demokratów, no i Senat przechylił się na
stronę socjalistów, no bo jak to działa w Ameryce? No w Ameryce jest 100 stanów, senatorzy są wybierani na 6 lat, także 34 miejsca są dostępne co 2 lata, no bo to idzie tak naokoło w różnych stanach, no i akurat w Georgii, tam gdzie Zuckerberg dawał te Zuckerbucksy, dwóch demokratów wyrzuciło na zieloną trawkę dwóch republikanów. Senat się podzielił 50-50. No i co się stało? No Kamala Harris ma 51 głos i teraz jest wielki problem w kongresie, no bo w kongresie no to mądrzy założyciele Ameryki, jak był ten Senat musi głosować 60%. Co to znaczy? No 60% to znaczy, że na każdych dwóch przeciwko jest trzech za. Tak, także to jest, jeżeli głosują, no to jest trzech reprezentantów, czyli 60 reprezentantów musi głosować za czymś, senatorów, 60 senatorów głosuje za czymś, pomimo, że 40 jest przeciwko. Nie jest to tak, że pół na pół. No dlaczego nie jest pół na pół? No pół na pół, no to jest bardzo proste z politycznego punktu widzenia. No z historycznego punktu widzenia, no to wygląda na to, że ludzie dzielą się na dwie równe połowy. No jak się dzielą na dwie równe połowy, no to kongres nieustannie będzie głosował co 4 lata politykę w drugą stronę. Jeżeli ci zagłosują to za 4 lata będzie kompletnie odwrotnie. Jak za 4 lata zadecydują kompletnie odwrotnie, no to za 8 lat znowu będzie kompletnie odwrotnie. I także państwo się rozpada. No państwo po prostu nie może mieć jakiejś stałej polityki, no bo ciągle, która partia jest przy żłobie, to partia rządzi. Dlatego to nazywają tak zwany filibuster. No to filibuster, no to tłumaczenie, no to jest pirat, taki korsarz, coś takiego, no ale to chodzi, że po prostu, żeby było 60%, no to nawet jeżeli Senat jest podzielony pół na pół, no to musi być 10% z tej przeciwnej drużyny politycznej, która się zgadza z opozycją polityczną, no i wtedy wychodzi na to, że można zadecydować coś długoterminowo i każdy normalny, cywilizowany kraj musi mieć taką politykę. No, część ludzi mówi, że to doprowadza do tego, że nic nigdy się nie osiąga, że wszystko jest zatrzymane. No ale z drugiej strony no to jest chyba lepsze, żeby się dogadać, także najpoważniejsze sprawy się dogadają. No teraz Schumer, no, czyli ten przewodniczący Senatu Demokratów, on się stara, żeby 51 senatorów zagłosowało na to, żeby nie trzeba było wymagać 60 głosów. No to już jest w ogóle jakiś debilizm polityczny, ekonomiczny. No ale wracając do Zuckerberga i Zuckerbucksów, no to tam właśnie jest to, że w niektórych miejscach po prostu pojawili się ludzie, czy pojawiły się głosy, gdzie nigdy się nie pojawiały. W Nowym Jorku, dla Nowego Jorku, cała te centrum dla technologicznego i obywatelskiego życia, no bo tak się oni nazwali, niekomercyjna organizacja Zuckerberga, dała $20 milionów. $20 milionów w Nowym Jorku, no i to wszystko po to, żeby cała Ameryka wybierała komunistów. No, dawali też w innych rejonach, w Mississippi dali w mieście, gdzie jest DeSoto, hrabstwo DeSoto, no to tam dali 60
tam głosowało 61% dla Trumpa, no to oni dostali 350 tysięcy dolarów. No, ci ludzie z urzędu no, byli bardzo zadowoleni, że mogli kupić dezynfekujące jakieś rzeczy, no ale też kupili maszyny. No i te maszyny skąd kupowali? No skupowali te maszyny stamtąd, które były polecane. No oni nie mieli tego w budżecie, no ale jeżeli kupuje się maszyny za pieniądze dane z miejsca, gdzie jest polecane, no to trudno powiedzieć, że to jest normalne. No jest cała ta walka klasowa i walka pomiędzy jedną a drugą stroną. W Ameryce komuniści skłócają biednych z bogatymi, miasta ze wsią, wykształconych z niewykształconymi i tak dalej, i tak dalej. W wielkich miastach, w Las Vegas na przykład, no to tam nie dostali pieniądze. Ale teraz jest pytanie, jak te pieniądze były wydawane. No i jest dużo tych pytań. No i te pytania będą zadawane. Te pytania będą zadawane, kiedy Izba Reprezentantów przyjdzie w ręce Republikanów, no to będzie dużo pytań na ten temat. Jak to jest wszystko możliwe? W Wisconsin na przykład, to już jest to bardzo ewidentne, jest miasto Green Bay, czyli Zielona Zatoka, no i właśnie w Wisconsin, to oni dostali ponad 1,5 miliona dolarów, no i dostali jeszcze pomocnika, dostali człowieka, który był tam skierowany. Jeden z tych komunistów, Michael Spitzer Rubenstein, no to towarzysz z Instytutu Krajowego dla Narodowego Głosowania. No Rubenstein się okazał, że on po prostu wciągnął się w Green Bay kompletnie do środka. Kobieta, która tam pracowała, no ona ciągle oponowała temu, żeby on się tam wtrącał, bo w pewnym momencie facet zaczął chodzić, no i miał całą tą w czasie wyborów, no to miał tą znaczek taki, że to jest pracownik miejski. No ale on wysyłał e-maile, pomagał. W jednym z tych e-mailów, no to nawet napisał, że on może wszystkie te kopertowe głosy, które są nie bardzo takie, że on i jego grupa może rozwiązać i zdecydować, które głosy są legalne, a które nie są legalne. No, jedna z urzędniczek oponowała temu. Oponowała, po prostu pisała jakieś tam odwołanie. W końcu poszła na urlop, a na koniec w zasadzie się zwolniła. Także burmistrz miasta no krytykował ją, no, ale tego rodzaju misinformacja, tego rodzaju oszukaństwo, no to jest po prostu nieprawdopodobne, żeby człowiek z zewnątrz przyszedł i lokalne wybory traktował jak swoje. Tylko dlatego, że dostali 1,5 miliona dolarów. To jest problem taki, że jak wybory mają być prowadzone? No na dzień dzisiejszy no to wszyscy są przyzwyczajeni, no słyszeliście tak jak za Clintona, no to było to, że tam te maszyny jakoś tam wyciskały te dziurki, to było dosyć skomplikowane, ale wyciskały te dziurki i tam później przychodzili, liczyli, czy był wyciśnięty, czy nie był wyciśnięty, no ale to wszystko jest lokalnie, to są lokalni ludzie, mieszkańcy, pracownicy szkół, pracownicy lusarze, inżynierowie, ci ludzie zgłaszają się do komisji, no i oni patrzą na swoich sąsiadów, patrzą, dają im te karty, ci wszyscy naokoło osobiście przychodzą. No i teraz oddanie tego ducha całego głosowania, no bo głosowania, no to są z reguły w szkołach, w jakichś, no z reguły to w szkołach, w bibliotekach, w miejscach użyteczności publicznej, no tam, gdzie ludzie płacą podatki, to tam jest to
wybierane i to robione. No ale w niektórych stanach, tak jak w Georgii, czy w Arizonie, czy na Florydzie, no to zabronili. Zabronili otrzymywania pieniędzy prywatnych, żeby urzędy wyborcze nie mogą dostawać pieniędzy. No jest to pobudka, tak? Jest to po prostu... ostatnia możliwość, żeby była jakaś demokracja bez wpływów, no ale demokraci, gubernatorzy w Wisconsin, w Pensylwanii i w Północnej Karolinie zrobili weto, no i prawodawcy powiedzieli, że nie ma prywatnych pieniędzy dawania dla państwowych urzędów pilnujących wyborów, no a ci to wszystko zawetowali. Niektórzy właśnie mówią, że to trzeba było, te pieniądze były potrzebne na maski tego rodzaju. No tak, także jak widać, ci oszuści z dużymi pieniędzmi wiedzą co powiedzieć, jakie hasełka rzucać, żeby socjaliści powtarzali te same pierdoły. No jak gubernator może powiedzieć, że potrzebuje prywatnych pieniędzy do rad wyborczych, czy rad nadzorujących wybory, żeby kupowali maski. No jest to makabra. Będą zmiany. 2022 będą zmiany. No już nie ma wszelakich wątpliwości to, co się dzieje. Jak długo jeszcze korona pociągnie? No korona też chyba to już wszystko zdechnie błyskawicznie, no bo to już jest niemożliwe. Wszyscy chyba się obudzą i wszyscy zaczną krzyczeć, że król jest nagi, że Biden jest nagi. Jest nadzieja, że Antoniego Foci wywalą, przepraszam, niedługo na pysk, coś się ruszy, no. Także Zuckerberg i jego Zuckerbaksy, wypływa to wszystko na jaw, wypływa to wszystko na wierzch, widać, że to wszystko było jakoś, no, ludziom włosy dęba stają i sami oczy przecierają, bo sami nie wiedzą, co to się działo. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek zin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku od czasu do czasu, no ale oglądalność spada, nie ma polecania, zdecydowanie YouTube stara się zminimalizować mój kanał, jest to widoczne. Jak patrzy się na statystyki, to nie jest polecany. Wszyscy, dziękuję wszystkim widzom, którzy odwiedzają regularnie, no ale niestety bez polecania i przez to banowanie czy uciszanie YouTube'a, no jest kanał niewidoczny. Zdrowia dla konserwatystów. Subskrybujesz. Dziękuję, że wierzysz. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No gdziekolwiek jesteście na świecie, głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów. Nie dajcie się oszukać socjalistom. No, jak widać, socjaliści zawsze dochodzą do władzy tylko przez oszukaństwo, manipulacje i przekupstwo. No, przekupstwo zawsze działa. No, dla nienormalnych, tak? Przekaz dla socjalistów, co głosowali na Bidena i jego bandę. Widzicie, co się dzieje. No, płacicie ciężkie podatki, płacicie więcej za benzynę, płacicie więcej za jedzenie. Wszystko, co się dzieje naokoło, nie jest dobrze. Biden jest pociągany za sznureczki. To wszystko, mam nadzieję, że zmienicie swoje podejście. Mam nadzieję, że nie będziecie chodzić głosować albo na demokratów, no, albo zmienicie swoją przynależność partyjną i zaczniecie głosować na normalnych. Zdrowia dla normalnych!